Studio Reduta. Klimatyczna audycja w środku tygodnia. Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji. Przy mikrofonie Piotr Ryczyński, ze mną Artur Sempruch. Witam Cię, Arturze. Dzień dobry, witam Cię, Piotrze, witam Państwa. Czekamy jeszcze na Roberta Dziębę, który jest w podróży i będzie się włączał, będzie na pewno brał udział w dyskusji. Słyszymy się dosyć słabo i jest nasz pierwszy gość, Jacek Woźniak, przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powinienem od tego chyba zacząć, ponieważ dzisiaj o godzinie 9 w trybie zdalnym rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miasta. Radni zajmują się m.in. sprzedażą nieruchomości przy ulicy Morawskiego, podejmują czy już podjęli uchwałę w sprawie nadania profesorowi Marianowi Rębkowskiemu tytułu zasłużony dla miasta Kołobrzeg, ale również zajmują się tematem zniesienia rad osiedli na terenie miasta oraz projektem uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Artura Dąbkowskiego. Stąd obecność Jacka Woźniaka. Jak na razie podglądałem sesję i naprawdę ona leci w trybie ekspresowym, ale na tych punktach dwóch, o których wspomniałem na koniec, zapewne zatrzymacie się na dłużej. Być może. W tej chwili rozpoczął się punkt dotyczący rad osiedli. Z kolei sesja idzie sprawnie i szybko, dlatego że te wcześniejsze uchwały nie budziły żadnych wątpliwości. Raz, że dotyczyły zwiększenia dochodów budżetu miasta, a dwa, że część z nich dotyczyła tak spraw techniczno-organizacyjnych, bardzo dobrze przedyskutowanych na komisjach. Jeżeli chodzi o rady osiedli, to uchwała o zniesieniu rad osiedli jest konsekwencją tego, co wydarzyło się na ostatniej sesji, czyli Rada Miasta nie zgodziła się na ogłoszenie terminu wyborów do organów rad osiedli, a w związku z tym już czasu nie ma praktycznie na to, żeby kampanię tą przeprowadzać. Komisja Prawa przygotowała projekt uchwały, żeby znieść generalnie te jednostki pomocnicze. Wydaje mi się, że dyskusja już się odbyła na poprzedniej sesji na temat tego, czy jest sens, żeby te rady funkcjonowały, czy nie. Biorąc pod uwagę to, że dzisiaj na sesji nie mamy żadnego przedstawiciela tych rad osiedli, zakładam, że to stanowisko jest już wypracowane przez zarówno kluby radnych i rady osiedli też pogodziły się z tym, że w dniu dzisiejszym taka uchwała zostanie podjęta. Ja rozmawiałem na ten temat z przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Lewandowskim wczoraj na antenie Radia Kołobrzeg. Powiedział mi on o tym, że wpłynęły sprzeciwy ze strony dwóch rad osiedli. Nie pamiętam jednej rady, natomiast na pewno wpłynął sprzeciw ze strony Rady Osiedla Lęborskie. Czyli to był taki sprzeciw, dla zaznaczenia tego, że my się nie zgadzamy, ale za tym nic nie idzie. Ja bardzo poważnie traktuję te uchwały rad osiedla, dlatego że mamy rady osiedla, które funkcjonują w mojej ocenie dobrze, niektóre wręcz wzorcowo, jak na przykład Radzikowo, i dla nich jest to krzywda, że jednostki pomocnicze mają być zlikwidowane. Z drugiej strony mamy takie rady osiedli, które nie funkcjonują w ogóle albo funkcjonują źle. Na waszej antenie i na portalu miastokołobrzeg.pl była mowa o niektórych z tych rad. Niektóre w ogóle się nie zbierają, niektóre nie przedstawiają sprawozdań, a niektóre uzurpują sobie prawa, których nie mają, na przykład dysponowanie nieruchomościami. W związku z tym, no mówię, wydaje mi się, że decyzja już zapadła, że już nic w tej sprawie się nie da zmienić, tym bardziej, że stanowiska są radykalne, co najmniej dwóch klubów w tym zakresie. Pozostali radni też myślę, że pogodzili się z tym, co wydarzyło się na ostatniej sesji. Dobrze, ale co będzie, jeżeli na przykład nie podejmiecie tej uchwały o zlikwidowaniu jednostek pomocniczych? Ponieważ na poprzedniej sesji, tak jak pan powiedział, podjęliście uchwałę w sprawie nieorganizowania wyborów do rad osiedli. Co będzie, jeżeli ich teraz nie zlikwidujecie? Konsekwencją musiałaby być przygotowana kolejna uchwała, na przykład na sesję wrześniową, dokonująca zmian w statutach rad osiedli i bądź wydłużenia ich kadencji o kolejny rok albo dwa lata i w tym czasie podjęcia decyzji co dalej, ale wydaje mi się, że to jest już raczej takie uciekanie od problemu. I to by była jedyna możliwość, lub przygotowanie na następną sesję jeszcze raz tego projektu uchwały o likwidacji tych jednostek pomocniczych. Nie wiem, no, głosowaliśmy podczas ostatniej sesji i myślę, że to głosowanie przełoży się na głosowanie również i w dniu dzisiejszym. To jest definitywnie już ostatni akt. Później Rady Osiedla przejdą do lamusa z historii, z ciekawostek dotyczących samorządu lokalnego.
Chyba że któryś z kandydatów na prezydenta wraz ze swoim komitetem będzie miał w programie wyborczym przywrócenie tych jednostek, może w innym zakresie, to wtedy faktycznie w przyszłej kadencji może się nad tym Rada Miasta będzie musiała jeszcze raz pochylić. Wydaje się panu, że taki pomysł zaistnieje na przykład chociażby z orędowników Ratosiedli, Kołobrzeskich Razem, chociaż też tam zdania są podzielone, ale pani prezydent Anna Mieczkowska jest orędowniczką Rad Osiedli i ich pozostawania. Ale pani prezydent Mieczkowska nie poradziła sobie ze swoim zapleczem politycznym. Jej koalicjant wypowiedział jej posłuszeństwo w tym zakresie i w zasadzie ją skompromitował poprzez swoją postawę na ostatniej sesji. Ona przegrała to głosowanie mimo dramatycznego apelu, żeby jednak to pozostawić. To też świadczy o jej pozycji jako polityka. Nie chcę tego więcej roztrząsać, bo to jest osobisty dramat pani prezydent, że współpracuje z takimi radnymi, którzy nie liczą się ani z jej programem wyborczym, ani z osobistymi ambicjami, ale mówię, to jest jakby jej problem. My się pochylamy nad problemem funkcjonowania tych rad osiedli, mówię. Szkoda, że zapadła decyzja na ostatniej sesji taka, jak zapadła. Państwo znacie moje stanowisko w tej sprawie. Wydaje mi się, że ten temat w tej kadencji jest już przesądzony. Czyli będzie pan głosował jak? Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na razie trwa dyskusja. Chcę zobaczyć, jakie stanowiska klubów są w tej sprawie. No właśnie, bo tak mi się wydaje, że trochę łatwo pan przesądza o tym, co było na poprzedniej sesji i teraz, że pójdziemy wszyscy tym samym tropem. Jak Andrzej Mielnik kiedyś mówił, trzeba się nauczyć liczyć do 11. Dokładnie. Trzeba się nauczyć liczyć do 11. Dzisiaj o 10.20, czy też kilka minut po 10.20 naszym gościem będzie Artur Dąbkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jeszcze wiceprzewodniczący, nie wiemy jak długo, ponieważ zajmiecie się projektem uchwały dotyczącym odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Artura Dąbkowskiego. Tak, myślę, że za chwilę ten projekt będzie procedowany, czyli jak pan Artur wejdzie już na antenę, to może już będzie po głosowaniu. Taki projekt został przygotowany. O ile dobrze pamiętam, podpisało się pod tym projektem chyba 9 radnych. Niektórzy nie mogli się podpisać, bo fizycznie ich nie ma w Kołobrzegu. Niektórzy byli na wyjeździe, kiedy ten projekt był procedowany. Biorąc pod uwagę to, że podpisali go przedstawiciele 3 klubów, zakładam, że ta uchwała zostanie podjęta. Zanim jeszcze dojdzie do odwołania Artura Dąbkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta, prezydent Anna Mieczkowska usunęła pana Artura z kapituły do spraw nadawania tytułów honorowy obywatel Kołobrzegu oraz zasłużony dla miasta Kołobrzegu. Jakie jest pana zdanie na temat całej tej sprawy od samego początku, kiedy wyszły rozmaite dziwne opowieści dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w momencie, kiedy jeszcze pracował on w ośrodku MEWA na stanowisku kierowniczym? Apelowaliśmy do kolegi Artura o zachowanie się honorowe. Te sygnały, które zarówno za waszym pośrednictwem, jak i za pośrednictwem bezpośrednich naszych kontaktów z pracownikami uzdrowiska Kołobrzeg S.A., my tę wiedzę również mamy, dawały nam podstawy do tego, żeby apelować do niego, żeby usunął się w cień, ponieważ nie przynosi to kluby Radzie Miasta, że ma takiego wiceprzewodniczącego. Kolega Artur oczywiście odgraża się, że jak ktoś będzie go o coś oskarżał, by sądami ludzi straszy. Nikt nie straszy. My nie będziemy z nim dyskutować na temat tego, jak bardzo urażona jest jego duma i ambicja. Na funkcję wiceprzewodniczącego Rady wybrali go radni, a nie mieszkańcy. W związku z tym w każdej chwili mogą ten wybór cofnąć i wydaje mi się, jestem przekonany, że na tej sesji to nastąpi. Czyli honorowo powinien zrzec się wszystkich publicznych funkcji, które pełni z tego tytułu, że mamy wiele niejasności, bo też nie chcielibyśmy pewnie, żeby było tak, że osądzimy go, zanim to zrobi sąd, tak? Ale nikt go nie zamierza osądzać, nikt go o nic nie oskarża. Uważamy tylko, że utracił zdolność do reprezentowania Rady Miasta jako wiceprzewodniczący Rady. W mojej ocenie powinien zachować się honorowo, sam powinien złożyć tę rezygnację. Z tego co wiem, nie zrobił tego, odgrażał się swoim kolegom, że nie będzie składał żadnych rezygnacji. No, w związku z tym rozstrzygniemy to w głosowaniu, nie wchodząc z nim zbytnio w dyskusję w tym zakresie. Z kolei to, co zrobiła Anna Mieczkowska, to tylko potwierdza, że ona również ma pewną wiedzę dotyczącą Artura, bo
podzielam ten pogląd, że w kapitule do nadawania tytułu zasłużony dla Kołobrzegu i honorowy obywatel dla Kołobrzegu powinni zasiadać ludzie, którzy mają zdolność do tego, żeby w tej sprawie rozstrzygać. Zamykamy ten temat na razie. Za chwileczkę do niego wrócimy. Chyba pan wykraczał 10 minut temu, ponieważ nie możemy teraz słuchać sesji. Natomiast z informacji, które otrzymaliśmy od Artura Semprucha, wynika, że pani prezydent Anna Mieczkowska na sesji mówi, że rozpoczyna pracę nad reformą rad osiedli i wciąż uważa, że osiedla są reprezentacją spraw lokalnych i powinniśmy uszanować wynik konsultacji. Szczerze, ja uważam, że ktoś, kto namówił panią prezydent do tych konsultacji w takim zakresie, w jakim ona je przeprowadziła, powinien zostać odsunięty przez nią, dlatego że te konsultacje to też była kompromitacja pani prezydent. Wystawienie prezydenta na środku ulicy samego, przepraszam, jak palec z pełnomocnikiem na niektórych z tych konsultacji po prostu uwłacza funkcji, którą ona pełni i to powinno być zupełnie inaczej przeprowadzone. Miała pani prezydent dużo czasu, żeby to przeprowadzić od ubiegłego roku. Wybrała jednak taką ścieżkę, a w zasadzie pewnie podpowiedzieli jej to współpracownicy, że to tak należy załatwić, a nie należało tego tak załatwiać. Więc mamy sytuację taką, jaką mamy. Ja bym nie przykładał dużej wagi do tych konsultacji, które się odbyły, ponieważ ich reprezentacyjność, reprezentatywność jest praktycznie znikoma. Tu raczej pan wierzy w tę reformę? Pan wierzy w tę reformę? Nie słyszałem. Czy wierzy pan w te reformy? Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Można było to przeprowadzić już wcześniej. Kiedy Rada w tamtym roku upoważniała panią prezydent do przeprowadzenia tych konsultacji, to wtedy trzeba było myśleć o tej reformie i wtedy zaproponować rozwiązania, które by dziś skutkowały tym, że Rada nie miałaby dylematu, co zrobić. Pani prezydent tego nie zrobiła, jej zaplecze polityczne tego nie zrobiło, wręcz przeciwnie, jej zaplecze polityczne, przynajmniej w klubie Nowy Kołobrzeg, powiedziało jasno, że nie chce mieć rad osiedli. Jestem trochę zaskoczony, dlatego że członkiem tego klubu jest Kamil Barwinek, który jest przewodniczącym zarządu osiedla Ogrody, a głosuje przeciwko radom osiedli. W związku z tym wydaje mi się, że sprawa jest przesądzona i żadne zapewnienia o tym, że już przygotowuje pani prezydent reformy, mnie osobiście nie przekonają. Na czym te reformy miałyby tak naprawdę polegać? No właśnie nie wiem. No, był czas, kiedy można było proponować rozwiązania. Nie wiem, łączenie tych osiedli w dzielnice. Ustawodawca też nam nie pomaga, ponieważ w tej całej sytuacji mamy niestety taką sytuację, że musimy wybierać 15 radnych, a przecież można było to zreformować na poziomie ustawowym. No to pokażę, zobaczymy. Czynnik ludzki niestety jest tutaj zawodny i to jest największym problemem w większości z rad osiedli, bo tak jak podkreślają nawet przeciwnicy likwidacji czy zwolennicy likwidacji rad osiedli, są rady, które bardzo dobrze i prężnie działają. Szanowni Państwo, mam przed sobą wyniki głosowania już w tej sprawie. 16 radnych głosowało za, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. W związku z tym rada rozstrzygnęła te kwestie, więc w zasadzie nie ma już o czym dyskutować. To był Jacek Gwoźniak, przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych, a więc znamy już wyniki głosowania. Rady osiedla przechodzą do lamusa historii lokalnego samorządu. Dziękujemy bardzo, panie Jacku. Dziękuję, do usłyszenia. I co tam? Czekamy cały czas na Artura Dąbkowskiego, jeszcze go z nami nie ma. Słuchaj, ale on będzie teraz będzie dyskusja na jego temat. Dopiero wskoczyły te wyniki. Robercie, spróbuj coś powiedzieć. Teraz będzie. No ja dojeżdżam na Mam pytanie. Czy na zachodniej będzie o czasie? O 10.27. O 10.27 pisze Jurek, że wracamy. Dobra, tak. Mamy chwilę czasu. O, przerwa w obradach sesji jest w ogóle. O, proszę. No to Dąbkowski powinien być o 10.27. Na ile jest ta przerwa? Nie jest napisane, nie ma czasu. No jak wejdzie szybciej, no to byśmy może... No bardzo, bardzo będzie, dobrze, nie będzie, panowie, będzie, damy sobie radę, tak? Bez paniki. Nie, ja nie panikuję, tylko zakładam czarny scenariusz zawsze. Nawet się nie można popastwić nad prezenterem pogody, bo jest idealnie.
Możesz się popastwić nad PKP. Nad czym? Możesz się popastwić nad PKP za moje spojrzenie. No i prezes zapowiada, to głupio trochę się pastwić. Dobra, przerwa w sesji nadal trwa. Co robimy, Artur? Proszę? Co robimy, Artur, Robert? No ale nie ma Dąbkowskiego Artura? Nie, jeszcze nie. Któryś z was dzwoni do niego i powie, że on się połączy. Dobra, dzwonię. Piotrze, rzuć okiem. No z wyłączonym mikrofonem za dużo nie słyszę. Normalnie, czy Dąbkowski będzie, czy nie, normalnie się łączymy i wchodzimy. Ja już wychodzę z borka. Jasne, dzwoniłem teraz do niego i teraz będzie w jego sprawie głosowanie także i rozmowa, także ja go rozumiem dokładnie, że chce
być, tak, podczas tego. Potem, natomiast później jest dostępny. No, poczekajcie, zobaczcie, czy uda nam się tylko na pokładzie Kasieńki 2. Kasieńka 2 zaprasza na najtańsze rejsy po morzu. Bilety w cenie 35, 30 i 20 zł. Wypływamy codziennie z portu jachtowego w Kołobrzegu przy Warzelniczej. O 10, 11, 30, 13, 30, 15, 16, 15, 18, 15, 19, 40 oraz na zachód słońca o 20, 40. Ruszaj w rejs marzeń. Kasieńka 2 czeka na siebie w porcie jachtowym w Kołobrzegu. Uwaga! Niespodzianka od kapitana. Wszystkie Kasieńki płyną gratis. Kasieńka 2 zobaczymy, może starosta się połączy. Kołobrzeg, port jachtowy, ulica Warzelnicza. Najtańsze rejsy po morzu. Codziennie. Po reklamie. Dobra, jest starosta. Jurek, to wyciszamy, jeżeli mamy już pana starostę i wchodzimy z rozmową. Nie ma kolega. Jasne, Jurek, nie ma sprawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam panów redaktorów. Studio Reduta w Radiu Kołobrzeg. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Musieliśmy dokonać pewnych perturbacji w naszym harmonogramie, ponieważ audycja jest na żywo. Miał być naszym gościem teraz Artur Domkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jednak właśnie teraz w sesji Rady Miasta trwa przerwa, prawdopodobnie spowodowana właśnie tą sprawą. Natomiast z informacji, które pojawiają się pod naszym profilem, pod profilem miasta Kołobrzeg, wynika stąd, iż przerwa w obradach sesji jest spowodowana tym, że pan Artur Domkowski wszystkich zaskoczył i sam złożył rezygnację. Powtórzę jeszcze, że to jest informacja niepotwierdzona, także czekamy, postaramy się z Arturem połączyć później. Natomiast teraz naszym gościem jest starosta Tomasz Tamborski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry. Trwa niekończący się serial brazylijski dotyczący ograniczenia ruchu w centrum. Dzisiaj będziemy mieli kolejny jego odcinek. Pani starosto, pani prezydent zapowiedziała, zrealizowała, czy nie, to są zdania podzielone, konsultacje na temat ograniczenia ruchu w centrum miasta. Jak się te pomysły pani prezydent, panu staroście podobają? Znaczy, panie rektorze, no, konsultacje miały chyba charakter bardzo ograniczony. Z tego co wiem, w tych konsultacjach fizycznych wzięła tylko jedna osoba, jeden podmiot. Natomiast no, chyba największe doświadczenie w zakresie tego, jakie to może wyglądać, jakie to niesie skutki, przyniósł nam poligon, który nazywamy, niektórzy nazywają Jarmarkiem Solnym, a to takie na marginesie chyba troszeczkę chińskie miasteczko. Te miasteczko chińskie tutaj przeobraziło troszeczkę ruch i dało nam jasną odpowiedź na to, że moment na wprowadzenie ograniczenia ruchu w tym miejscu jest momentem w tym momencie za wczesnym. Aby tak mogło się stać, w dniu wczorajszym, ja byłem na spotkaniu z panią prezydent, z panem komendantem policji, komendantem Straży Miejskiej, przypomniałem, że istnieje projekt budowlany dotyczący swego czasu przebudowy ulicy Kamiennej w kategorii dwóch jezdni w jedną i drugą stronę. Ten projekt jest własnością Urzędu Marszałkowskiego, bo wtedy to była jeszcze droga wojewódzka i miał szansę na realizację, dlatego że bardzo daleka była perspektywa dotycząca sytuacji budowy Kołobrzeskiej Obwodnicy, a proszę pamiętać, ulica Kamienna to jest główne połączenie swego czasu Kołobrzegu Wschodniego z Zachodnim. Dzisiaj, kiedy mamy już Kołobrzeską Obwodnicę i trzeci etap od ronda Patana, tutaj do ronda przy osiedlu europejskim, sporo mieszkańców korzysta też z kołobrzeskiego odcinka S6,
więc budowa tej drogi jest w tym momencie nie do końca potrzebna, ale pozostał projekt, który w tym miejscu przewiduje budowę ronda i z tego projektu, z tego fragmentu projektu, a przynajmniej koncepcji, warto byłoby skorzystać. Wtedy mielibyśmy wyjazd z ulicy Rzecznej na rondo, mielibyśmy świetnie skomunikowaną również ulicę Budowlaną. Proszę pamiętać, że tam wyjazd w lewo z ulicy Budowlanej jest też dosyć utrudniony i wtedy można byłoby ten odcinek ślepy, taki powiedzmy tutaj końcówka ulicy Budowlanej w kierunku ulicy Rzecznej, również zrobić jako drogę przejezdną do włączenia się właśnie do tego ronda, bez konieczności dokonywania tam jakichś wielkich zmian, dlatego że rezerwa terenu w tym momencie istnieje. To jest główny postulat, który musi być najpierw zrealizowany, abyśmy mogli mówić o tym, że w jakimś momencie zatwierdzę organizację ruchu wyłączającą te dwa odcinki tutaj w Cisłym Centrum. Do rozwiązania istnieje również kwestia dotycząca poprawy komunikacji i przejazdu ulicą Mariacką na odcinku od ulicy Narutowicza do ulicy Katedralnej i do rozważenia jest kwestia dotycząca przywrócenia, podkreślam do rozważenia, przywrócenia ruchu dwukierunkowego na odcinku ulicy Łopuskiego od Armii Krajowej do Jana Pawła II. Dopóki te dwa pierwsze postulaty nie zostaną spełnione, nie widzę możliwości dotyczącej ograniczenia ruchu w centrum i takiej organizacji nie zatwierdzę. Na początku starosta mnie przestraszył, mówiąc o tej dwujezdniowej trasie na ulicy Kamiennej, bo pamiętamy, że ulica Kamienna nie tak dawno została bardzo gruntownie wyremontowana właśnie ściągiem rowerowym. Tego nie będzie, bo nie ma takiej potrzeby generalnie. Natomiast panie starosto, jak przebiega ta komunikacja pomiędzy magistratem a starostwem, bo to starostwo zatwierdza ten ruch ostatecznie i kiedy może to tak naprawdę nastąpić, bo o tym mówi się już od lat. Trafiamy na takie przysłowiowe rondo, no nie mamy parkingu wielopoziomowego. Mówi się o parkingu właśnie przy ulicy Kamiennej, ale jak Robert Dzięba sprawdził, to mówi się o nim od 30 lat już trwa na ten temat dyskusja. No, jak na temat wielu innych rzeczy wspomnę, chociażby inicjatywę dotyczącą moją sytuacji na Podszczelu, ale jakby wracając tutaj do tego miejsca. Rondo może powstać. Podczas wczorajszego spotkania pani prezydent chyba już wydała polecenia Wydziałowi Komunalnemu, był również obecny naczelnik pan Karol Królikowski, dotyczący poszukiwania i zabezpieczenia środków oraz realizacji tego zadania. Nie wiem, czy to jeszcze będzie możliwe w tym roku. Raczej chyba nie. Prawdopodobnie będzie to budżet roku przyszłego. Ja też chcę wspomnieć o sytuacji, która też w przyszłości na pewno poprawi komunikację tutaj w tym ścisłym centrum. My otrzymaliśmy już pozwolenie budowlane dotyczące nowej siedziby starostwa powiatowego przy ulicy Gryfitu. Spora komunikacja, spora liczba samochodów, które przyjeżdża do centrum, przyjeżdża właśnie do Wydziału Komunikacji po to, żeby dokonać przerejestrowania samochodu, odebrać prawo jazdy i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie, kiedy wybudujemy, a przecież chcemy to zrobić, bo po to wystąpiliśmy o to pozwolenie budowlane, nowy obiekt na ulicy Gryfitów, no znaczna część tych samochodów z tego miejsca w sposób naturalny zniknie. Natomiast wcześniej, wydaje mi się, jest realna budowa tego ronda. To nie są specjalnie duże środki. Oczywiście można budować rondo pełnowymiarowe, ale można też wziąć przykład, tak jak tutaj swego czasu wspomniałem, z ronda typ znakomity przywódca. To są kwoty około 50, może 70 tysięcy i za taką kwotę jest miasto w stanie takie rondo wybudować, łącząc w tym momencie, dając lewoskręt z ulicy Rzecznej i komunikując ulicę Budowlaną. Ale panie starosto, to jak to jest, tak zapytam, mam nadzieję, że mnie słychać, bo już się zainstalowałem, proszę państwa. Jak to jest, panie starosto, w zakresie tego, że pani prezydent prowadzi konsultacje, przychodzi jedna osoba, a następnie wprowadzane są jakieś rzeczy w życie? My pytaliśmy, czy będą ponowne konsultacje, dostaliśmy odpowiedź negatywną. Z tego, co wiemy, to też pan konsultował albo jeszcze konsultuje te kwestie. Znaczy ja dostałem kilka odpowiedzi. Proszę pamiętać, że muszę zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. To przecież pomiędzy ulicą Narutowicza a ulicą Gierczak jest Muzeum Oręża Polskiego, które posiada przecież znaczne ilości zabytków. Nie chodzi to o zabytki typu mundury, które można za przeproszeniem wnieść ręcznie, ale posiadamy tam przecież artefakty w postaci czołgów, artefakty w postaci samolotu, wielkie gabaryty. I też muszę w tym momencie patrzeć w zakresie bezpieczeństwa transportu, przywiezienia czy wywiezienia tych artefaktów. I opinia, która wpłynęła do mnie również z Muzeum Oręża Polskiego, jest dla mnie bardzo w tym momencie wiążąca. Tak jak podkreślam to, co trzeba powiedzieć, sytuacja dotycząca zarządzania ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych leży w kompetencji starosty. To starosta każdą zmianę zatwierdza, no może mieć charakter czasowy. Tak jak mamy tutaj przykład organizacji czasowej w związku z Jarmarkiem Solnym, jak i charakter organizacji stałej, to co się chce w przyszłości
możliwości zaplanować. Jarmark za chwilę zostanie zdemontowany, ruch zostanie przywrócony, natomiast tak jak powiedziałem, na tym etapie nie widzę możliwości zatwierdzenia stałej organizacji ruchu bez wcześniejszego wykonania tych postulatów, tych uwag, o których tutaj wcześniej wspomniałem. Nie bezcelowo, panie starosto, pytam, bo my już mieliśmy w redakcji powoli dość tych wszystkich uwag, które dostajemy pod adresem tej organizacji ruchu. Jestem jeszcze na urlopie i wczoraj też do nas przychodziły kilogramy zdjęć. Chyba wczoraj w Pobrzegu padało i były korki tam po prostu dramatyczne. Ruch pojazdów de facto rzecz biorąc stał. No więc pytanie w takim razie o zasadność w ogóle zamknięcia centrum miasta, bo część osób się z tym zgadza, uważa to jako celowe. To może zamknąć całe centrum zamiast dwie ulice, panie starosto. No nie, no to byłoby daleko zbyt idący postulat. No, póki co funkcjonuje w centrum starostwo powiatowe, póki co funkcjonuje w centrum magistrat z wieloma wydziałami. Nie wiem, czy w planach Urzędu Miasta jest jego rozbudowa tutaj na miejscu, czy w ogóle przeniesienie się w inną przestrzeń publiczną. Proszę pamiętać, że te działania będą prowadzone w sposób przemyślany. Nie będzie najpierw sytuacji tego typu, że będziemy zamykali i później patrzyli, co się dzieje. Tak jak powiedziałem, ten poligon w postaci Jarmarku Solnego da mi dużo przemyśleń, więc jeżeli wybudowane zostanie rondo, w tym momencie ulica Rzeczna, ulica Kamienna, już będziemy mieli nową perspektywę, nowy obraz sytuacji, poprawimy ruch, bo tam generalnie nie widzę możliwości, jeżeli stałby dłuższy samochód, typu na przykład pick-up na odcinku Mariackim, tutaj wzdłuż plebanii katedry, no to też musi być zmienione, te miejsca parkingowe muszą być albo zlikwidowane, albo w inny sposób ustawione. Dzisiaj są to miejsca skośne, być może równoległe coś by rozwiązały lub w ogóle ich likwidacja, ale to być może za wcześnie na tego typu wnioski i dopiero kiedy będziemy obserwowali to, jak ten ruch się będzie tam układał, jakie będą w tym momencie zagrożenia, będziemy podejmowali dalsze decyzje, ale wszystko musi być zrobione w logicznej i chronologicznej całości. Panie starosto, wydaje się, że to rozwiązanie przy ulicy Gryfitów jest również dobre dlatego, że ten wydział komunikacji generuje bardzo wiele aut, generuje bardzo wielu petentów i też ulica Trzygoustego będzie dwujezdniowa. Będzie tam można wjechać również z obwodnicy. To tak naprawdę dużo rozwiąże. Panie rektorze, no proszę pamiętać, że my nie rejestrujemy tylko samochodów z miasta Kołobrzeg, to przecież rejestrujemy cały powiat. Dlatego zwróćcie uwagę, że tamta lokalizacja przy ulicy Gryfitów z dojazdem wtedy już budowanym w kategorii dwóch pasów z węzła Kołobrzeg Wschód poprzez tutaj wybudowany również od węzła, od ronda Patana do ronda Solidarności podwójne pasy, no kapitalnie ułatwią tą komunikację. To nie tylko, co podkreślają mieszkańcy, ale przez cały powiat, 72 tysiące ludzi rejestruje samochody, odbiera pojazdy właśnie w Wydziale Komunikacji, bo jest to starostwo powiatowe. Ta sytuacja z pewnością również ułatwi i zniweluje ten ciąg komunikacyjny, który ciągle w takim nieprzerwanym strumieniu wpływa bez względu na porę roku do centrum miasta, a pora właśnie ta szczególna, czyli wtedy, kiedy jest słabsza jesień, jest w szczycie sezonu, powoduje to, że tych samochodów jest jeszcze więcej. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był starosta Tomasz Tamborski i miejmy nadzieję, że w końcu uda się ten impas przełamać w sprawie ograniczenia ruchu w centrum. Nie będą to żadne działania fragmentaryczne, ale po prostu cięcie chociażby na sezon, tak? Od czerwca do września. Wystarczyłoby, panie starosto, najpierw na sezon spróbować. W mojej opinii nie ma żadnego impasu, tylko po prostu trzeba wszystko zrobić po kolei sensownie. Tak, no nie zamykać, a później szukać rozwiązań, tylko znaleźć rozwiązania, wykonać je, a później podjąć decyzję ostatecznie o ograniczeniu tego ruchu. Jeszcze raz, Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski, gość studia Reduta. Dziękujemy bardzo, panie starosto. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. A my będziemy powoli wracać na sesję Rady Miasta. Wiemy już, w jaki sposób kluby się wypowiadają. Adam Hock, czyli klub Nowy Kołobrzeg, nie wypracował stanowiska w sprawie odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego radnego Artura Dąbkowskiego. Klub Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wejnarowicz poprze projekt uchwały. Klub Jacka Woźniaka również popiera projekt, natomiast sam Artur Dąbkowski ma po zakończeniu głosowania wydać na ten temat oświadczenie. Dziękujemy na ten moment, postaramy się połączyć później z Arturem Dąbkowskim na żywo. Ja nie wiem, czy to, co powiedziałeś, poszło. Jurek, czy to, co Piotr mówił, to było na żywo? Kurde. A, no oczywiście, że nie. No tak, ja myślałem, że cię zdjął z anteny, bo
Dobra. Powtórzę. No tak, bo zakończyłeś rozmowę. No ja też. Tak, właśnie... dobra, moja wina. Tak, tak, to mogło być tak odebrane. To się zdarza ten. Śmigniemy to na początku i sobie o tym powiemy, tak? Bez względu na to, czy Artur Dąbkowski będzie, czy nie. A pytanie do Artura, naszego Artura. A jak tam dyskusja? Jest dyskusja, czy głosują? No, Piotr Lewandowski teraz coś mówi, że zdalnie nie można przeprowadzić tajnego głosowania, więc... Większość oczywiście będzie liczona o ilości radnych obecnych. Jak? To nie przygotował czegoś takiego? Oczywiście mamy... No przecież, no... Patrzę cały czas... Komplet radnych, więc decyduje więcej głosów za niż przeciw, żeby uchwała została przyjęta. I tak będziemy oddawać głos do wyboru. Dwie opcje, za lub przeciw. Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie tajne nad odwołaniem pana radnego Artura Dąbkowskiego Rady Miasta Kołobrzeg. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw? Za, 5 przeciw. Podaję wyniki głosowania. 14 radnych zagłosowało za, 5 radnych było przeciw. Stwierdzam. Dobra. Głosowanie tajnym odwołał. Ja zacznę brać. Puszczajcie dąb Artura Dąbkowskiego w razie czego. Miasta Kołobrzeg. Zgodnie z prośbą pana. Tylko poczekaj, on teraz. Radnego Artura Dąbkowskiego odda panu głos jako, tak powiem, oświadczenie, tak, w tej sprawie. Przejdziemy do kolejnego punktu obrad. Tak, szanowni Państwo, strasznie źle słychać. Tak, teraz lepiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odwoływanie wiceprzewodniczącego, no to też zdaje sobie z tego sprawę, że jest to sprawa polityczna. Wiem, że arytmetyka w Radzie Miasta jest prosta, a idzie ma 11 radnych, pozycja 10, czyli te 3 osoby, które podpisały się pod wnioskiem z mojego klubu, po prostu... 92 FM, Radio Kołobrzeg. Radio Kołobrzeg. Studio Reduta. Klimatyczna audycja w środku tygodnia. I mamy wieści z ostatniej chwili. Artur Dąbkowski odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Stało tak się dosłownie kilka chwil temu, ale najpierw jak nie tyle co głosowali, jak opcjonalnie kluby do tego podeszły. Otóż klub Marka Hoka nie wypracował stanowiska w tej sprawie. Klub Prawa i Sprawiedliwości Macieja Bejnarowicza poparł projekt uchwały, natomiast klub Jacka Woźniaka, klub radnych niezależnych, również poparł ten projekt. Natomiast po zakończeniu tego głosowania Artur Dąbkowski wydaje właśnie oświadczenie w tej sprawie. Na początku słabo go było słychać. Rezygnuje również z klubu Kołobrzeskich Razem i odtąd będzie radnym niezależnym. Czy Artur Dąbkowski z nami na razie? Artur Dąbkowski oczywiście z nami na razie być nie może. Czekamy na to, żeby się z nim połączyć. Robercie, skomentujesz jakoś tą sprawę? Tak, jestem zdziwiony bardzo mocno stanowiskiem Bogdana Błaszczyka jako przewodniczącego klubu Kołobrzeskich Razem, dlatego że to na klubie Kołobrzescy Razem zmuszano Artura Dąbkowskiego, że sam ustąpił z funkcji wiceprzewodniczącego Rady, więc albo ktoś po prostu stracił kontakt z rzeczywistością, albo ma jakieś nowe fakty, twierdząc, że dopóki komuś nie udowodni się winy. No ale pan Błaszczyk, nie przypominam sobie, że sprawdzał i pytał Artura Dąbkowskiego jego winę. Jego środowisko doskonale widać wie, co zaszło w sanatorium Mewa i do czego tam doszło i dlaczego również politycznie jego koledzy załatwiali Arturowi Dąbkowskiemu nową pracę w miejskiej energetyce cieplnej. Ja jestem w ogóle zdziwiony,
dzisiejszym oficjalnym wystąpieniem Bogdana Błaszczyka, bo moim zdaniem to po prostu zakrywa na hipokryzję. No najpierw na klubie zmuszano tego człowieka do rezygnacji, on odmówił, wskazał nawet podstawy swojej odmowy, bo rozmawiałem na ten temat z Arturem Dąbkowskim, powiedział, że po całej sprawie, po głosowaniu powie to oficjalnie, stąd też dzisiaj jest, na razie jeszcze nie, ale spróbujemy, jest gościem audycji Studia Reduta. No i on oczywiście wskazał, że po prostu statut klubu nie przewiduje czegoś takiego, o co wnoszą jego koledzy. To jest jak gdyby to. No, arytmetyka, bo słyszeliśmy fragment oświadczenia Artura Dąbkowskiego, jest taka, jaka jest. Natomiast Artur Dąbkowski do tej pory nie wypowiedział się, poza tym, że zaprzeczył wszystkim oskarżeniom pod swoim adresem, do czego dochodziło w sanatorium Mewa. I dlaczego musiała przyjechać Anna Wańkowska do Tuobrzegu i, że tak powiem, w cudzysłowie, zachęcić go do zmiany pracy. I dlaczego Anna Mieczkowska, bo ja nie wierzę, że odbywało się to bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody Anny Mieczkowskiej, dlaczego Anna Mieczkowska nie zatrzymała na pierwszym etapie zmian w miejskiej energetyce cieplnej, skoro rzekomo nic się nie stało i nic nikomu nie udowodniono. Tak więc no, mamy tutaj sporo pytań. Nie miała tej wątpliwości większość w Radzie Miasta i to no, krytyczna większość, bo zobaczmy, że za odwołaniem Artura Dąbkowskiego było aż 14 osób. Tak więc nie 11 nawet, bo tyle było potrzeba, a 14 głosów w tej kwestii. Tak więc zdecydowana większość w Radzie Miasta uznała, że czas zmienić przewodniczącego. I tak jak dzisiaj chyba już mówił Piotr Rybczyński, no zdecydowała również o tym Anna Mieczkowska, która usunęła Artura Dąbkowskiego z funkcji członka zespołu, czy to się jakoś inaczej nazywa. Kapituły do spraw nadawania tytułów honorowych. Obywatel Kołobrzegu oraz zasłużony dla miasta Kołobrzegu. No więc dlaczego go usunęła? No skoro wszystko jest tak w porządku, jak można by było wywnioskować z wypowiedzi Bogdana Błaszczyka, wiceprzewodniczącego także Rady Miasta, to dlaczego jest tak źle, zapytajmy w takim razie, panie przewodniczący Bogdanie Błaszczyk. Skoro wszystko jest tak świetnie, to dlaczego jest tak źle? I skąd się nagle wzięła ta większość do odwołania Artura Dąbkowskiego? Zresztą Piotr Rybczyński potwierdzi, że w Kołobrzegu, no jak gdyby już tajemnicą Poliszynela jest to, o czym no, wszyscy wiedzą, co zaszło, do jakich rzeczy miał się dopuścić radny Artur Dąbkowski. My oczywiście nie oskarżamy go w żaden sposób, bo nie mamy ku temu tytułu, ale z chęcią byśmy na ten temat z nim porozmawiali. Myślę, że taka, Piotrze, będzie chyba okazja dzisiaj. Miejmy nadzieję, że tak. Zobaczymy, jak się skończy to wydawanie oświadczenia, ponieważ nie oglądam teraz sesji. Natomiast, Robercie, to, o czym wspomniałeś, bardzo wiele tu jest niejasności, w szczególności ta próba rozpaczliwego załatwienia pracy w miejskiej energetyce cieplnej. Wyniki po tym, jak utracił stanowisko, również utracenie stanowiska kierowniczego w MEW-ie. Powiedziałeś również o tej tajemnicy Poliszynela kursującej po całym mieście. I ja staram się plotek nie słuchać. Natomiast jeżeli docierają one z różnych źródeł, z różnych środowisk, to pozwala nam przypuszczać, że naprawdę jest coś na rzeczy i to coś dużego dotyczącego właśnie nieprawidłowości. Tylko Piotrze, ja powiem jedną rzecz. My ustaliliśmy te rzeczy, które wobec Artura Dąbkowskiego zostały ustalone przez jego pracodawcę. Zacytowaliśmy te ustalenia Mateuszowi Korkuciowi, prezesowi spółki Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., przypomnijmy, spółki samorządu województwa zachodniopomorskiego. I on powiedział krótko, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale to wydaje się takie asekuracyjne zupełnie zachowanie. Natomiast przejdźmy może do samego zachowania Artura Dąbkowskiego już post factum. Tak, oczywiście żadna wina nie została mu na ten moment przynajmniej udowodniona i też korzysta on z takiego domniemania niewinności, nawet w cudzysłowie społecznego. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się tak daleko idące wątpliwości co do jego zachowania, to powinien sam zrzec się funkcji wiceprzewodniczącego, sam usunąć się z kapituły do spraw nadawania tytułów i dokonać tego samodzielnie, a nie być przymuszany. Tak? Również Anna Mieczkowska w tym momencie, dlaczego akurat gdzieś w pierwszej połowie lipca, dopiero, nie wiem, bodaj 8 podjęła tą decyzję? Dlaczego nie wcześniej, dlaczego nie później? Także mamy tutaj bardzo wiele zagadek, które w jakiś sposób powinny zostać wyjaśnione. Albo te odpowiedzi już tutaj leżą i trzeba je tylko podnieść. Zgadzam się z tobą, Piotrze, dlatego że no, społeczeństwo też powinno
zasługiwać na to, żeby ta sprawa wreszcie została wyjaśniona. Zobacz zresztą, że Artur Dąbkowski do tej pory tych rzeczy, które mu zarzucaliśmy, nie skomentował. Nie wysłał nam za żadnego sprostowania, nic. Po prostu sprawa zamknęła się i skończyła. Stąd też odpowiedzialność polityczna. Swój kurs sprostowała pani prezydent Anna Mieczkowska. Proszę też zauważyć, że nigdzie nie komentuje tych wszystkich rzeczy. Wystawia do tego rzecznika prasowego. Skąd inąd też nikt jej o to nie pyta. Bo poza tym, że my pytaliśmy o tę kwestię, to nie widziałem, żeby którykolwiek z dziennikarzy o to pytał. Tak więc w ogóle jakiś taki temat lajtowy. Ja tylko przypomnę, że jak dochodziło do spraw związanych z błyskotkami, to dziennikarze stali i czekali, po prostu wymagali odpowiedzi na pytania krytyczne, bo tutaj w Kołobrzegu już się dzieje skandal za skandalem, straszny. A teraz no widać, mamy po prostu podwójne standardy. Przecież większość w Radzie Miasta tego rodzaju podwójnych standardów miała dość. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę na konsekwentną postawę Artura Dąbkowskiego, który konsekwentnie odmawiał odejścia z klubu, który konsekwentnie, choć dzisiaj to zrobił, też złożył rezygnację z klubu i który konsekwentnie odmawiał ustąpienia z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta. To ciekawe zachowanie z jego strony. No i mamy nadzieję, że być może dzisiaj nam jeszcze uda się zdobyć jego komentarz i porozmawiać na ten temat, na temat tego, co on ma tak naprawdę do powiedzenia, pomijając to oświadczenie, które zostało wygłoszone, no bo wiadomo, że ono też ma charakter tak naprawdę polityczny. Artur Dąbkowski czuje się rozgoryczony, bo większość, którą do tej pory większość, która była w posiadaniu pani prezydent, zaznaczmy jeszcze jedną rzecz. Artur Dąbkowski to 11 radny, kluczowy głos w wielu głosowaniach, który dawał pani prezydent bezpieczeństwo, że wszystkie uchwały, zwłaszcza te uchwały planistyczne, te większe uchwały, że one by po prostu przechodziły. Na w tej chwili odejście Artura Dąbkowskiego, przejście, że tak powiem, do zasobu, jak on sam dzisiaj powiedział, radnych niezależnych, ale to nie będzie raczej klub radnych niezależnych, który dzisiaj głosował za jego odwołaniem, no to są to po prostu takie, a nie inne kwestie, które powodują mocne przetasowanie, bo pani prezydent teraz no, będzie musiała w jakiś sposób no, pozyskiwać sympatię Artura Dąbkowskiego, który może być rozgoryczony tym, no, że jego koledzy, którzy przecież powoływali go na to stanowisko, nie stanęli dzisiaj poza Bogdanem Błaszczykiem, bo dzisiaj stanowisko Bogdana Błaszczyka możemy po części nazwać obroną Artura Dąbkowskiego, takie jest moje zdanie, no nie stanęli. Ale Robercie, no wydaje się, czy będzie pani prezydent zabiegała o przychylność Artura Dąbkowskiego. Usunęła go brutalnie z kapituły do spraw nadawania tytułów honorowy obywatel Kołobrzegu. To jest jednoznaczne z tym, że uznała go za osobę niegodną. Tu jest kolejny wątek, który poruszyłeś, to, że Rada Miasta traci w tym momencie większość. Koalicja Nowego Kołobrzegu i Kołobrzeskich Razem nie ma już większości. Obóz prezydencki musi teraz bardziej się nieco starać. Rozmawiałem z Arturem Dąbkowskim dosłownie 3-4 minuty temu, obiecał on się połączyć z nami właśnie za 2-3 minuty. Czekamy, aż będziemy mogli z nim wejść na antenę, wtedy osobiście będzie mógł się odnieść do całej tej sytuacji. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest chyba najbardziej interesujący punkt dzisiejszej sesji Rady Miasta. Być może dlatego tak szybko radni przebiegli się po tych wcześniejszych uchwałach. Nie wiem, być może tak jest, Piotrze. Natomiast po pierwsze uważam, że Arturowi Dąbkowskiemu zgodnie z naszymi zasadami głos się należy i poczekajmy, co on powie w tych kwestiach, oczywiście politycznych, bo to jest jak gdyby ważne. Natomiast no, pamiętajmy, że dzisiaj mamy 14 radnych za. Nie wiem, jakie jest kworum w tej chwili, czy uczestniczą w sesji wszyscy radni, ale jeżeli tak, to mamy 21 radnych, czyli zdecydowana większość radnych, 2/3 radnych. No to naprawdę no była dzisiaj de facto za. Jest mi ciężko też powiedzieć, jakie było stanowisko pani prezydent, bo pani prezydent nie wygłasza takich komunikatów, nawet w swojej płatnej audycji. Ciężko się spotkać z wypowiedziami na takie kwestie. Pani prezydent po prostu tylko mówi o rzeczach miłych i takich przyjemnych. Natomiast no, to jest właśnie kwestia polityczna związana z Kołobrzeskimi Razem. Czy w ogóle to stowarzyszenie jeszcze istnieje? Kto to stowarzyszenie popiera? Bo pamiętajmy, że mamy tutaj kolejny klub, który organizuje te wszystkie kwestie polityczne, tak? I jak gdyby samo się stanowi. Mowa tutaj o Nowym Kołobrzegu.
No i pytanie, jaką większość posiada pani prezydent? Czy pani prezydent posiada dzisiaj większość kwalifikującą ją do tego, żeby skutecznie zarządzać miastem? Po dzisiejszej decyzji, po tym, co się stało, to jest bardzo zasadne pytanie do Anny Mieczkowskiej, czy też będzie po prostu w tej chwili musiała się dogadywać z opozycją, z Jackiem Woźniakiem, z Maciejem Wejnarowiczem. To nie są wymarzone sny i scenariusze na udaną przyszłość, zwłaszcza, że pani prezydent no, nieoficjalnie deklaruje chęć startu w wyborach prezydenckich, a patrząc także na kalendarz wyborczy, to te wybory już chyba Artura Dąbkowskiego. Jeszcze nie mamy, ale Robercie, mogę ci powiedzieć... Łączy się, właśnie próbuję, przepraszam, ja zanim wejdziesz, to ja odpowiem na to pytanie, właśnie próbuję się połączyć z nami, miejmy nadzieję, że za chwilę będzie już z nami. Pytałeś o ilość radnych. Na początku sesji przewodniczący powiedział, że mamy 18 radnych, no ale już przy głosowaniu przy Arturze Dąbkowskim tych radnych było 19. Dwóch osób było nieobecnych. Dobra, mamy już Artura, łączy się. Tak więc czekamy na połączenie z Arturem Dąbkowskim, byłym wiceprzewodniczącym Rady Miasta, bo tak już trzeba powiedzieć, i radnym niezależnym dzisiaj. Jest z nami Artur Dąbkowski. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy Artura Dąbkowskiego, radnego niezależnego. Panie Arturze, poprosimy o komentarz do wydarzeń, które właśnie rozegrały się teraz na sesji Rady Miasta i których Pan był bohaterem. No tak, proszę Państwa, to co powiedziałem, czekałem z doświadczeniem swoim na wyniki głosowania. Arytmetyka w Radzie Miasta jest prosta. Fakty są takie, że trzech radnych z mojego klubu podpisało się miesiąc temu pod tym wnioskiem. No i... Przepraszam, a którzy to radni? Pani radna Danuta Wilk, pani radna Małgorzata Grotto i pan radny Przemysław Kiełkowski. No i w tym momencie, wczoraj na klubie już też było wiadomo, że nie będą stali za mną murem, tylko że wszystko wskazuje na to, że po prostu rozstaniemy się. Ja im to jasno też przekazałem, że trudno współpracować z ludźmi w jednym klubie, którzy podpisują się pod wnioskiem za odwołaniem swojego kolegi. No i dzisiaj moja decyzja, rezygnacja z funkcjonowania w klubie Kołobrzescy Razem. No i zostaje radnym niezależnym. Panie radny, czy możemy... Jak to mówią, powiedzieć? Jak to jeszcze mogę powiedzieć, tak, nie pierwszy i nie ostatni, jak to mówią, rewolucja zjada własne dzieci. To jest stare powiedzenie z rewolucji francuskiej. Nie jestem pierwszy, bo z Kołobrzeckich Razem na początku odeszli pan radny Adam Hock, pani Trafasowa, a później z Kołobrzeckich Razem odszedł radny Dariusz Zawadzki. Ale pan nie odszedł, pana wyrzucili. Nie, ja odszedłem, no przed chwilą złożyłem rezygnację. Nie, Artur Dąbkowski odszedł, tak. Odszedł, tak, ale gdyby pan nie odszedł, to by pana wyrzucili. No, nie komentuję tego na antenie, myślę, że na pewno nie, ale nie wiem. To pytanie proszę zadać szefowi klubu. Zresztą ono już na chwilę obecną jest nieaktualne. Ale szef klubu, ale panie Arturze, szef jeszcze klubu. Skończę jedno, odszedł Piotr Lewandowski i teraz przyszła kolej na mnie. No, przyjmuję to z pokorą, będę funkcjonował jako radny niezależny. Ale szef klubu, Bogdan Błaszczyk, chyba stawał dzisiaj w pana obronie, tak trzeba powiedzieć. Podziękowałem mu bardzo serdecznie. Wczoraj żeśmy długo rozmawiali o tym, jak również podziękowałem Wiesławowi Parusowi. Mam pełne przekonanie, że będę z tymi radnymi dobrze współpracował. Jak również chcę to jasno oświadczyć na gorąco. Chcę bardzo dobrej współpracy z panią prezydent na następne 2 lata kadencji. No właśnie, bo pani prezydent de facto rzecz biorąc, patrząc na dekompozycję Kołobrzeskich Razem, a to miało być lekiem w ogóle na całe zło Kołobrzegu. Anna Mieczkowska, która startowała w wyborach jako zbawiciel tego miasta, bo tak możemy powiedzieć, pokazując wszelkie złe strony Prawa i Sprawiedliwości kandydatów Jacka Woźniaka oraz Macieja Wejnarowicza, którzy jej zagrażali, wskazywała właśnie na Kołobrzeskich Razem. No a pan dzisiaj odchodząc, de facto rzecz biorąc, no zadał poważny cios temu, zwłaszcza, że Anna Mieczkowska formalnie straciła większość w Radzie Miasta. Panie redaktorze, no co mam powiedzieć? Podam taki przykład, jeżeli trzech kolegów z klubu, chociażby Nowego Kołobrzegu, podpisałoby się pod odwołaniem Piotra Lewandowskiego, rozmawiałem z nim rano o tym,
No to też Piotr mi powiedział, że nie chciałby współpracować w takim klubie i też odszedłby z takiego klubu. No i taka sama adekwatna sytuacja jest w stosunku do mojej osoby. Jeśli chodzi o to pytanie, które pan redaktor zadał, to tak jak wspomniałem, myślę, że bardzo ciężko będzie się jakakolwiek współpraca z klubem Kołobrzescy Razem, ale z panią prezydent, to co wspomniałem, jak najbardziej. Myślę, że na wiele tematów będziemy mogli rozmawiać i wiele wspólnych jeszcze projektów uchwał będziemy realizować. Ale to jest emanacja pani prezydent Kołobrzescy Razem, tak? Mówi pan, że z Kołobrzescymi Razem pan nie będzie współpracował, natomiast panią prezydent tak. To są naczynia połączone przecież. Niekoniecznie. Pani prezydent jest samodzielnym politykiem. Funkcjonuje niekoniecznie tylko z zapleczem Kołobrzeskich Razem. Bo też przypomnę, że jeszcze drugi klub koalicyjny funkcjonuje. Także tutaj ta współpraca moja jest jasna i oczywista. Powiedziałem też to w swoim oświadczeniu, no, że ciężko, że jasny temat, ciężko współpracować z ludźmi, którzy odwołują się. No i dlatego moja rezygnacja, ale myślę, że z panią prezydent będzie dobra i normalna współpraca. Czy czuje się pan generalnie w ciągu tych ostatnich kilku tygodni pomawiany i ma o to żal? Wie pan, ja nie mam żalu. Ja w polityce funkcjonuję wiele lat, na wiele funkcji mnie powoływali, na wiele mnie odwoływali. Tak bardzo mądre słowa powiedział Bogdan Błaszczyk, że raz się odwołują, raz powołują i trzeba z tym jakoś żyć. Trzeba to rozważać, myśleć co dalej. Te przykłady radnych, którzy odeszli z Kołobrzeskich Razem, których wymieniłem, funkcjonują normalnie, pracują, żyją i działają. I myślę, że ja tak samo normalnie będę funkcjonował w Radzie, tylko po prostu jako radny niezależny. Kiedyś chyba w drugiej kadencji mojej też całą kadencję pracowałem jako radny niezależny i nie było w tym żadnego problemu. To nie jest tak, że będę samodzielnym radnym niezależnym. Są przecież dwie koleżanki, które od dłuższego czasu funkcjonują jako radne niezależne, czyli radna Brączyk i radna Izabela Zielińska. Także pomalutku myślę, że sobie poradzimy. Panie radny, jest takie chińskie przysłowie, z którego przysłowiami tam trochę się posługujemy. Stare drzewa rzucają długie cienie i chodzi mi o całą sytuację, mianowicie w MEW-ie. Czy będzie pan starał się tą sytuację rozwiązać, bo ten cień nad panem cały czas w jakiś sposób pana zakrywa? Panie dyrektorze, mówiłem to wielokrotnie, to już miesiąc temu. Ja nie mam, CBA nie czeka przed ratuszem, prokurator nie czeka, nie ma jakichś 10 pozwów przeciwko mnie. Rozszedłem się za porozumieniem stron ze swoim pracodawcą. Co mam jeszcze powiedzieć? No, złomu nie kradłem, żyję dalej. No, decyzja zapadła, zostałem odwołany głosami mojego klubu jeszcze do wczoraj, Kołobrzescy Razem. I teraz funkcjonuję jako radny niezależny. A panie radny, bo przepraszam, jeszcze jedno takie pytanie na koniec, bo pani prezydent też usunęła pana z kapituły do spraw nadawania tytułów. Był pan członkiem tej kapituły od stycznia. To z jednej strony widziałem pana komentarz na pana Facebooku w tej kwestii, a z drugiej strony no, rozmawialiście państwo, pan rozmawiał z panią prezydent na temat tej sytuacji politycznej skądinąd. No nie wierzę, że państwo nie rozmawialiście. Rozmawialiśmy krótko, tak jak napisałem, dowiedziałem się o tym po fakcie. Myślałem, że to będzie w formule, no oczywiście to prezydent Janusz Gromyk mnie na to powołał, na tą funkcję 3 kadencje temu. Już prawie 10 lat zasiadałem w tej kapitule. I okej, no jest to prestiżowa funkcja. Pani prezydent podjęła taką decyzję, ma do tego prawo. Ona powołuje tą kapitułę i odwołuje. Jedyne, co też jasno poprosiłem o to, że no myślałem, że to będzie na posiedzeniu kapituły, no tak normalnie, że jedną osobę się powołuje, drugą się odwołuje, no bo tak to powinno wyglądać. Myślę, że dojdzie do takiego spotkania jeszcze przy następnym posiedzeniu kapituły, kiedy będę mógł porozmawiać z członkami kapituły, pogratulować Wiesławowi Parusowi, który myślę, że jeszcze bardziej, dużo bardziej godnie jako wieloletni doświadczony radny będzie pełnił tą funkcję. No i tyle. No. Jak mówię, do funkcji się nie przywiązuję.
funkcjonuje dalej. Jaka będzie współpraca, no to na gorąco powiedziałem. Na pewno średnia, delikatnie mówiąc, z moim byłym klubem Kołobrzescy Razem i na pewno poprawna, dobra z panią prezydent. Były wiceprzewodniczący Rady Miasta, obecnie radny niezależny Artur Dąbkowski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Ja również bardzo dziękuję i jeszcze jak stare przysłowie pan wymienił o tym drzewie, to ja powiedziałem o tym, że rewolucja pożera swoje dzieci. Jeszcze na koniec można też tak dodać, że no często tak bywa, że w polityce oczywiście nie ma przyjaciół, ale nieraz przyjaciół poznaje się w biedzie i tym przysłowiem chciałbym podziękować bardzo za wystąpienie Bogdana Błaszczyka i Wiesława Parusa. Krótko, na gorąco podziękowałem im SMS-em. Dziękuję za te słowa, moi koledzy. Studio Reduta. Klimatyczna audycja. Dziękujemy bardzo. Tygodnia. Reklama. Zapytaliśmy naszych franczyzobiorców, co to jest Żabkość. Żabkość to dla mnie gwarantowane 17 tysięcy przychodu miesięcznie przez rok. Żabkość to w pełni wyposażony i zatowarowany sklep na start. Żabkość to do 12 tysięcy na rozwój biznesu na rok. Ty też zostań franczyzobiorcą Żabki. Nasza nowa oferta to Żabkość na rynku. Sprawdź na żabka.pl/franczyza i rozpocznij własny biznes. Oferta gwarantowanego przychodu przez rok jest ważna do 28 lutego 2022 roku i uzależniona od spełnienia określonych warunków. Miejski Zakład Zieleni w Kołobrzegu oferuje kompleksową obsługę ceremonii pogrzebowych. Zapewniamy najwyższy standard usług. Całodobowo ceremonie tradycyjne oraz kremacje, ekshumacje, sprzedaż miejsc grzebalnych, trumny, urny, krzyże, tabliczki, wiązanki, wieńce, szarfy, różańce. Kompleksowa obsługa pogrzebów. Najlepszy standard usług. Miejski Zakład Zieleni w Kołobrzegu, ulica Świętego Wojciecha 7. Telefon 94 352 35 86 lub 533 875 605. Dzień dobry, witam serdecznie. Ktoś najbliższy potrzebuje opieki. Dbamy o to, który kochasz. Rafael. Opieka dla Ciebie. Profesjonalna opieka dla osób starszych i chorych, szczególnie dla osób z demencją. Dom dziennego pobytu w Kołobrzegu zaprasza w dni robocze od 7.30 do 17.00 oraz na życzenie w wybrane dni i godziny. Oferujemy także opiekę całodobową w Dębicy 65, gmina Rymań. Rafael. Opieka dla Ciebie. Informacje. Telefon 512 051 400 oraz www.opiekadlaciebie.com. Lato w Centrum Ogrodniczym Żulicki, Kołobrzeg Jedności Narodowej 30. Największy wybór roślin, drzewka, krzewy, kwiaty i cebulki kwiatów, iglaki, trawa i wiele, wiele więcej. Najwięcej! Centrum Ogrodnicze Żulicki to także ziemia ogrodowa, bionawozy, nasiona, humus i wszystko, czego potrzebujesz w swoim ogrodzie. Uwaga! Teraz wyjątkowe bogactwo kwiatów i piękne hortensje w różnych odmianach. Centrum Ogrodnicze Żulicki zaprasza od poniedziałku do soboty od 8 do 19 oraz w każdą niedzielę od 9 do 16. Kołobrzeg Jedności Narodowej 30. Szukasz dobrych mebli? Przyjdź do salonu Meble Domo. Najlepsze marki w jednym miejscu oraz duży wybór artykułów dekoracyjnych. Zapraszamy. Meble Domo. Kołobrzeg, ulica Unii Lubelskiej 21. Malt Garden Marina. Nowa restauracja w porcie jachtowym w Kołobrzegu zaprasza na uroczyste otwarcie. Z tej okazji w środę o 19:00 wyjątkowy kameralny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Malt Garden Marina to dania inspirowane autentyczną kuchnią Azji i malowniczym widokiem na kołobrzeski port jachtowy. Zapraszamy codziennie od 13:00. Uroczyste otwarcie i kameralny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy w środę o 19:00. Zarezerwuj już dziś w restauracji Malt Garden Marina w porcie jachtowym Kołobrzeg, ulica Warzelnicza. Do zobaczenia w Malt Garden Marina. Po reklamie. No, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. Ale zobaczyłem najpierw dyrektora. Dobrze.
Dzień dobry, Moniko. Dzisiaj zacznę od tego, żeby nie było. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam. Artur pewnie książek nie oddał na czas, to dlatego. Ja już się spowiadałem. Nie wiem, ile tam jeszcze minut mamy. Jurek coś mówił o 2 minutach. Mhm. Ale to będzie dżingiel i sobie wyjdziemy. Dobra, bo wyciszyłem, żeby nas nie wycięli. Nie, zamknij, bo się nagrywa. Tak, 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 prawidłowo. Kogo tak wiertam? U mnie. Myślałem, że nie słychać. Chciałem zapytać. Słychać. Urok mieszkania w bloku. Wiem, że to rybki. Tak. Ryba piła. Tak, chyba udarowa. Studio Reduta. Klimatyczna audycja w środku tygodnia. Witamy już po godzinie 11. Możemy chyba trochę już odetchnąć, bo te emocje za nami, ale przed nami kolejne emocje, emocje jazzowe, ponieważ już w piątek rozpocznie się kolejny 12. RCK Pro Jazz Festival. Dlatego z nami jest dzisiaj Monika Dziedzic, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Dobry. Oraz dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Tadeusz Tielar. Dzień dobry, panie dyrektorze. Pana dyrektora chwilę nie było słychać i zaczniemy od Moniki Dziedzic. Pani Moniko, dlaczego warto ten weekend spędzić z jazzem w Kołobrzegu? No przede wszystkim dlatego, że mamy przygotowany dla naszej publiczności świetny program i zapewniamy naprawdę świetnych jazzowych muzyków. I myślę, że przez ostatnich 11 lat udowodniliśmy jako organizatorzy tego festiwalu, że naprawdę warto z nami być w tym czasie i Kołobrzeg przede wszystkim zasługuje w lato na taki kawałek dobrej jazzowej muzyki. Wprawdzie bardzo dużo się dzieje w Kołobrzegu kulturalnie w tym roku. Myślę, że naprawdę nie można zarzucić tutaj nikomu, że Kołobrzeg jest martwy kulturalnie, bo tych imprez jest świetnych bardzo dużo. I ja bardzo się cieszę, że w tym wszystkim również znajduje się festiwal jazzowy, który cieszy się naprawdę dużym uznaniem nie tylko Kołobrzeżan, ale również naszych gości z zewnątrz. Czyli mimo, że lato, mimo, że ma być łatwo, lekko i przyjemnie, pojawia się tutaj jazz, który okazuje się także muzyką do słuchania. Mamy pewien po poprzednim sezonie, który był bardzo mocno naznaczony pandemią, teraz chwilowo na szczęście te ograniczenia zostały zniesione. Mnie najbardziej interesuje z takiego szerokiego społecznego punktu widzenia ta impreza, bo to można powiedzieć, że bardziej alpinistyczno-artystyczne widowisko w piątek o godzinie 22:30 przy Latarni Morskiej. Proszę nam o nim opowiedzieć.
To jest również koncert jazzowy, bo jak już kilkakrotnie mówiłam, jazz to jest bardzo szerokie muzyczne pojęcie i tutaj będziemy mieli przyjemność posłuchać etno-jazzu, naprawdę w znakomitym wykonaniu, pod dyrekcją Ryszarda Bazarnika. I faktycznie nie tylko muzyka, ale muzyka plus, myślę, że świetne widowisko na Latarni Morskiej. Muzycy będą zwisać po prostu z Latarni Morskiej, będą podpięci na alpinistycznych linach, będą trzymali w dłoniach normalne instrumenty i będą na nich grali na żywo. Będzie to, że ciekawe, właśnie bardzo ciekawe widowisko. Ja przede wszystkim cieszę się z tego, że możemy pokazać nasz świetny zabytek kołobrzeski, bo myślę, że wielu ludziom Kołobrzeg kojarzy się również z Latarnią Morską. I tu pokazujemy, że Latarnia Morska może także posłużyć jako scena świetnego koncertu. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, że nie będzie dużych wiatrów i burz, bo wtedy oczywiście będziemy mieli trudności z wykonaniem tego koncertu, ale jeżeli wszystko się ułoży, a takie mamy tutaj doniesienia, że pogoda ma nam dopisać, myślę, że warto być z nami o tej 22:30 i to wszystko zobaczyć na żywo. Jednym z instrumentów często używanych właśnie przy muzyce jazzowej jest fortepian. Wydaje mi się, że nie będzie fortepianu tam, prawda? Myślę, że fortepian będziemy mieli równie w świetnym wydaniu, ale akurat nie na Latarni Morskiej. Tak, także tutaj może oddam głos właśnie dyrektorowi RCK, panu Tadeuszowi, żeby właśnie zaznaczył, że fortepian również będzie na jazzie. Panie Tadeuszu, dajmy głos. To tylko na chwilę, bo nikt tak dobrze jak Monika Dziedzic nie opowie o całej reszcie wydarzeń. Natomiast skoro pan redaktor zahaczył o fortepian, to rzeczywiście fortepian solo z jednym wykonawcą, ale za to jakim 4 lata bądź 5 starań i oto mamy Leszka Możdżera piano solo w Amfiteatrze Kołobrzeskim w sobotę godzina 20:00. Naprawdę mega duże przedsięwzięcie i organizacyjne pod względem pozyskania tej gwiazdy bardzo obłożonej koncertami, projektami muzycznymi. Tutaj publicznie chcę powiedzieć, że chylę czoła przed Moniką Dziedzic, dyrektorem artystycznym, że wreszcie dopięła swego, że tego kalibru artysta, chociaż zawsze mamy dobrych i bardzo dobrych, się pojawia. Co do latarni, no to powiedziałbym, że ogrywamy latarnię na jazzowo, należy jej się, to tyle lat stoi i trochę była osamotniona, teraz muzycy ją ożywią, ale pokażą nam też ją jak gdyby od innej strony. Myślę, że wszyscy będziemy syci wrażeń i wzrokowych i bardzo dobrej muzyki. No właśnie, bo to nie tylko koncert wiszących muzyków na Latarni Morskiej, ale wydaje się, że całe RCK Pro Jazz stara się tak wyjść bardziej w stronę miasta. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne poza koncertem Leszka Możdżera, który kosztuje niewiele chyba, bo około 40 zł. Tak? Dokładnie 40 zł. To nie jest, wydaje się, dużo jak za artystę tej klasy, światowej klasy. Jak pan dyrektor powiedział, no te starania to trwają kilka lat, zanim ten format może do miasta zawitać. A ja mam pytanie jeszcze do pani Moniki. Gdzie będzie można zobaczyć, usłyszeć przede wszystkim jazzmenów, bo to będzie kilka punktów w naszym mieście. Nie będzie to tylko amfiteatr, nie będzie to tylko scena plenerowa RCK i nie będzie to tylko Latarnia Morska. Tak, będziemy również pod pomnikiem Zaślubin. Będziemy na placu koncertów porannych, czyli Bindasz, tam w sobotę i w niedzielę o godzinie 11:00. Będziemy w Miejskiej Bibliotece Publicznej na bulwarze nad Parsentą, pod ratuszem i będziemy również w kawiarni Kurtyna, w kawiarni, która jest w RCK-u. Tutaj naprawdę bardzo przyjaźnie nas potraktowano. Chcą właściciele, żebyśmy z jazzem tam zaistnieli. Liczymy na to, że będzie to takie
no, jakby odświeżymy to miejsce, bo przypominam, że kilka lat z rzędu odbywały się tam jazzowe jamy. Potem była przerwa, a w tej chwili wracamy do nowo otwartej kawiarni. Naprawdę bardzo przyjemne miejsce i myślę, że świetne miejsce do tego, żeby właśnie słuchać tam jazzu. A możemy jeszcze powiedzieć, które imprezy są płatne, a które są bezpłatne? Płatny jest tylko i wyłącznie koncert Leszka Możdżera. Bilety są w cenie 40 zł, to oczywiście dostępne w kasie amfiteatru i w RCK. I to jest jedyny moment, kiedy musimy kupić bilet. Pozostałe wydarzenia na wszystkich scenach, na scenie RCK-u i w tych pozostałych miejscach wymienionych są bezpłatne, ogólnie dostępne. No tak, jesteśmy w antenie, to rozmawialiśmy też z Tadeuszem Kielarem na ten temat. To w weekend mamy coś więcej poza jazzem, coś, co możemy polecić mieszkańcom, ale nie tylko. To znaczy, chciałem powiedzieć tak, że generalnie no, skupiliśmy się w tej rozmowie na jazzie, ale tak, trwają czwartkowe 21. Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Katedrze. Bardzo dobre propozycje muzyczne. W środę wakacyjny teatralny Elementarz. Zapraszamy rodziców ze swoimi pociechami. 14 sierpnia jubileuszowy koncert galowy, również w amfiteatrze, festiwal opery i operetki, artyści Teatru Wielkiego z Łodzi, 10. edycja jubileuszowa. 21 sierpnia Rock Festival w sobotę, również w amfiteatrze, gdzie pozyskaliśmy w gronie wykonawców Artura Rojka, Happy Set, zespół Waluś Kraksa Kryzys i wystąpi jako support albo współprawny uczestnik festiwalu Who is Who, zespół, który wygrał nasz regionalny przegląd rockowy w czerwcu. Działa weekendy strefa chillout, piątki festiwal Dobre Tony, Bindaż, sobota, godzina 11. No, do końca sierpnia naprawdę będzie się bardzo dużo działo. Zbyt mało mamy czasu na antenie, odsyłam do plakatów, do naszej strony internetowej i zapraszamy gorąco, bo prawie wszystkie te imprezy są w gratisie dla osób przebywających w Kołobrzegu i dla mieszkańców. Jedynie jeszcze Rock Festival i opera będą biletowane, te, które się odbywają w amfiteatrze. Na operę raptem trzeba będzie wydać 20 zł, to nawet no można powiedzieć, że wstyd o tym mówić. Rock Festival, 3 gwiazdy i 40 zł. To naprawdę jest duży bonus i wiele atrakcji i dobrej muzyki. Tadeusz Kielar, Monika Dziedzic, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury oraz dyrektor artystyczny 12. RCK Pro Jazz Festival byli naszymi gośćmi, a my będziemy szczegółowo o tych imprezach jeszcze informować, dotyczących tego, o czym pan dyrektor powiedział w sierpniu, bo rzeczywiście jest ich tyle, że nie da się po prostu ich wymienić podczas jednego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Studio Reduta. Dziękuję bardzo. Audycja. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I fajnie, bo zajawiliśmy te imprezy, które będą też w sierpniu i inne rzeczy. Tak, bardzo na bogato. Tak, no jest odrabiamy tamten rok po prostu. Dokładnie. Jest no. Co robić. W końcu i zobaczymy, co będzie we wrześniu, tak? Możecie nam później jakieś uzdrowisko załatwić, żebyśmy się zregenerowali nie tylko po COVID-zie, ale i po tym sezonie. Nad wyraz miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba, tak? No właśnie, tak. Też mamy taką nadzieję. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. No dobra, po piosence zrobimy podsumowanie. Ja mogę powiedzieć o podróży wakacyjnej pociągiem z COVID-em. O. Słyszysz, Piotr? Piotr? Masz włączony mikrofon, jak chcesz. Dobra, już mam włączony. Ty słyszałeś, co mówiłem, bo ja nie wiem, czy mnie słychać. Słyszałem, mówiłeś, że opowiesz o swoich przygodach. Dobra, to tak, żeby po prostu wykończyć audycję.
Dobra, okej, spoko. Chyba, że mamy coś lepszego do powiedzenia, bo nam dyrektor Kielar wszystko zapowiedział. Nie, słuchaj, powiedz, nie, dobrze, i jeszcze mamy w sierpniu zajawkę tego, co będzie. Powiedz mi, z kim mam rozmawiać w sprawie tego pikniku? Którego pikniku? No to musisz dzwonić do dyrektora. Dobra. To ja powiem tylko o trzech imprezach w najbliższych dniach z amfiteatru i... No dobra, to Piotr po mojej wypowiedzi ciebie wpuści. Ja się streszczę, patrzę tu na zegarek. Ja tylko tyle, że 29 Zalewski, no to o Możdżerze wiemy wszyscy, tak? Była już mowa. 1 sierpnia jest neonówka i ta Kleo w Pomeranii. Zrobimy... Już zamknęli tą sesję? A zaraz ci powiem. Tak, chyba. Pamiętajcie, że do wpółdo musimy się wyrobić tak na marginesie, więc patrzcie na zegarki. Ja najwyżej nie opowiem. Studio Reduta. Klimatyczna audycja w środku tygodnia. Witamy po krótkiej przerwie. Już na podsumowaniu kilka słów od Roberta Dzięby, którego na początku było słabo słychać. Robercie, dlaczego było tak źle? No, opóźniony pociąg, patrzę na zegarek, że się w czasie wyrobić. Opóźniony pociąg, Rzeszów Główny, Szczecin Główny, ale no przede wszystkim problemy z pasażerami, którzy nie chcą zakładać masek podczas podróży. No, chyba felieton napisze na temat tego, co pasażerowie mówią, co mają, czego nie mogą i tak dalej, i tak dalej. Muszę pochwalić tutaj kierownika pociągu, który załatwił sprawę od ręki, a to ze względu na to, że przecież dalej mamy zagrożenie covidowe, a część pasażerów po prostu sobie to lekceważy. Tak więc pamiętajmy, że gdziekolwiek wchodzimy, cokolwiek robimy, miejmy po prostu maski, dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych, także w pociągach zdaję sobie sprawę z tego, że to uciążliwe, no bo przecież są wakacje, a zwłaszcza tam na południu Polski naprawdę jest gorąco. Wirus wakacji sobie nie robi, gorąco dołączam się do tego apelu, o którym powiedział Robert Dzięba i jestem trochę zaskoczony i zniesmaczony tym, ponieważ tak jak mówiłem we wcześniejszych audycjach, w Niemczech wygląda to zupełnie inaczej. Zmieniamy temat na sekund kilkanaście albo dziesiąt. Artur Sempruch powie o imprezach najbliższych. Tak, to poza RCK Prożdżet Festiwal, o którym była już mowa, zapraszamy Was też oczywiście do amfiteatru. Już 29 Krzysztof Zalewski, 31 wspominany wcześniej Leszek Możdżer, 1 sierpnia jest neonówka, 2 Paweł Domagała. Oprócz tego w Pomeranii 1 sierpnia wystąpi też Kleo. Na Kleo będziemy mieć bilety, ale o tym już później na naszym profilu facebookowym. Kończymy dzisiejszą audycję. Wypada podsumować jeszcze to, o czym rozmawialiśmy, a więc na początek odwiedził nas Artur, nie, na początek odwiedził nas Jacek Woźniak, przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych. Natomiast później naszym gościem był starosta Tomasz Tamborski, z którym rozmawialiśmy na temat ograniczeń ruchu w centrum miasta. Jeszcze droga przed nami do tego celu daleka. Przed 11 naszym gościem był Artur Dąbkowski, do niedawna wiceprzewodniczący Rady Miasta, wiceprzewodniczący do godziny około 10.40, natomiast później, jak już z nami rozmawiał, to radny niezależny. Po godzinie 11.00 natomiast odwiedzili nas Monika Dziedzic, dyrektor artystyczny 12 RCK Pro Jazz oraz Tadeusz Kielar, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury i zaprosili na kolejny jazzowy festiwal, już 12 w naszym mieście. Kończymy nie powoli, ale szybko, bo mamy niecałą minutę. Audycję przygotowali Robert Dzięba, Artur Sempruch, Piotr Pszyński, a zrealizowali Jerzy Zemanek i Pawlak Damian. Daniel Pawlak, przepraszam. Studio Reduta. Klimatyczna audycja w środku tygodnia. Dobrze, kończymy transmisję na żywo. Reklama.